Cześć wszystkim, z tej strony Kador, to jest mój kolejny gameplay z Black Ops 2 Multiplayer. Ponownie gram sobie w tryb Free for All. A to co będziecie patrzeć na ekranie, czyli seria praktycznie zgonów... No comment. Seria zgonów ciągłych, nieustannych i jednostajnie przyspieszonych, czy jakich tam. To wynik mojego 3-tygodniowego niegrania, o ile nie więcej, bo 2 tygodnie Battlefielda, bety, to mi się nie chciało nawet takiego Call of Duty tknąć. Więc forma spadła diametralnie. Później znowu się nie grało, bo się nie chciało jakoś, nie wiem czemu, w ogóle mi się nie chciało, kompletne zero. Tak więc... Będę ginął nieustannie, że aż się może troszeczkę pośmiejecie. Aj. Patrzcie, na kozaka lata. Nie będę się z nim bawił. Uff, udało się. Ponownie się udało. Dobra, i tak pewnie mi się nie uda tego wziąć. O skurczybyk. No i wiedziałem, że mnie zabiją. Przez co nie dostanę mojego self-chopper. Kurde, jak mnie to denerwuje, to zabieranie paczek. No to jest takie moim zdaniem niesprawiedliwe, no. Proszę was, panowie, no, tym razem z Treyarcha, ale teraz z Infinity Ward, no. Żeby niemożliwe było zabieranie tych paczek, no kurde, no człowiek się namęczy, no przynajmniej taki człowiek, co to zbytnio grać nie umie, ze zdobyciem tych, ja wiem, 4 fragów. A to i tak ci ktoś zabierze paczkę, no nie wiem czemu, nikt chyba na to poza mną nie narzeka. Ale to jest dla mnie jeden z największych głupot Call of Duty, niestety. Człowiek się namęczy, a to i tak ci paczkę zabiorą. Bez sensu. Ale to moje zdanie, wiem, to jest moje zdanie, inni powiedzą, o, super, fajnie. Ale nie ja. Nie jest tak źle. Jak się spodziewałem. Jezu, od tyłu to se możecie, już wy dobrze wiecie co. No, dla mnie się to trochę szybko strasznie skończyło. Serio? Nie spodziewałem się, że to będzie tak krótko trwać. No dobra, jeszcze jedną rundkę sobie zagramy. Nie było tak tragicznie, ale moim zdaniem jakoś dziwnie szybko się ta runda skończyła. Poczekam sobie na następną. No i mamy kolejną rundkę. Ten filmik będzie prawdopodobnie bardzo krótki. I też co ciekawe... Prawdopodobnie... Nadużyłam tego słowa, tym razem nadużyłam słowa prawdopodobnie. Ostatnim... z multiplayera w Black Ops 2. No to był fuks. Zobaczcie sobie, kilka mil miał życia. Fuks, ale ja już nie będę komentował dalej. Ostatni, a no to dlatego, jak się możecie domyślać, będą gameplaye z Call of Duty Ghosts. Prawdopodobnie. Nie no, już raczej na pewno trzeba się przesiąść na coś nowszego, lepszego, po roku grania w Black Opsa i nie ogrania, bądź... Jezu, fuks, fuks nad fuksy.
I wiem, ja często, przyzwyczajcie, że ja często mówię, że ktoś miał fuksa, no bo dla mnie to jest fuksa. Na przykład ja miałem teraz fuksa, a nie umiejętności. Co ja miałem? A, no i w Call of Duty Ghost będę sobie pocinał multiplayer. Mam nadzieję, że się... że FPS-y nie będą jakieś tragiczne, bo... jak można było zobaczyć, wymagania to są dość... żeby nie powiedzieć duże, powiem... interesujące, ciekawe i zaskakujące. Nie spodziewałem się w życiu, że Call of Duty będzie miał takie wymagania. Jak mogliście... no, może część z was widziała. Coś tam chyba dalej, że o, to nie są oficjalne, ale może mi się wydawać. No i to jest fuks! I noobstwo, ale ja też nie będę komentował, no. Mnie to takie sytuacje tak wkurwiają. Bo strasznie są shotguny niesprawiedliwe, no. Kiedy to zostanie spatchowane? O! No i znowu, tak mnie to wkurwia, za przeproszeniem. Te cholerne shotguny, że... jeszcze raz on mnie zabije, wychodzę. Trudno. Ja jestem graczem, który się denerwuje na niesprawiedliwość, no ale cóż poradzić. Call of Duty Ghost będę sobie pocinał, bo już mam trochę dość tego Black Opsa, mimo iż nie nagrałem się za dużo, bo gdybym dostał za dużo, to... gdybym zagrał za dużo, to chyba nerwowo już nie wytrzymał. Więc grałem z umiarem. Widzicie, no i tacy to mają wszystko po prostu. Oni chcą sobie zabijać, zabijają. Ja chcę zabijać, nie zabijam. No i z... ja pierdziele. Dobra, przynajmniej pokażę wam, jak się gra w Call of Duty. Może w sumie... jakby tak na upartego można mnie okrzyknąć niechlubną chwałą najgorszego youtubera, który gra najgorzej w Black Opsa 2. Właściwie najgorzej w Call of Duty. Dlaczego? Ja wolę Battlefielda. Battlefield to jest Battlefield. W Battlefieldzie to się można trochę pobawić. A Call of Duty to trzeba sprintować i być no life'em. Ja idę, nawet nie będę z nim walczyć, uciekam. Chyba nawet dam taki tytuł filmiku, najgorszy gracz w Call of Duty. To się będę okłamywał. No ja pierdzielę! Jeszcze mam jak zwykle dziwny... no, ja nawet nie będę z nim walczył, ja uciekam, ja już mam tylko dość nerwowo, już ja tego nie wytrzymuję, ja uciekam, nie... nie będę się bawił. Serio, możecie pisać w komentarzach, że najgorszy gracz jestem, bo ja się z tym zgadzam. Ale tak ma ktoś, kto grał dużo w gry jakieś fabularne, RPG, grał się w Call of Duty, ale nie wyczynowo, bo się nie no-life'iło. I oto cała tajemnica. No. I koniec meczyku. Tego killstreaka to ja nie lubię zbytnio, bo jest dość mocarny, nie powiem. Znaczy score streaka. No dobra, tak się właśnie kończy prawdopodobnie mój ostatni gameplay z Black Opsa 2. Chciałem się z nim pożegnać w przyjacielski sposób, lecz mi się zbytnio nie udało. Tak więc dzięki za oglądanie. Cześć.